Cześć mordeczki. Deszcz pada. Jest, nie wiem, po siódmej parę minut. Słuchajcie, tylko krawężnik znajdę. O, jadę do Olsztyna, bo muszę sprawę jedną załatwić. Na moje stare lata muszę się po Olsztynach włóczyć, ale jadę. Kurna, najgorsze to jest, że pada. No ale może będzie lepiej. Także coś tam mam do załatwienia. Muszę coś tam załatwić, jedno rzeczy i tyle. A nie lubię po prostu momentu, w którym deszcz pada, bo raz, że się źle chodzi, czy wiatr jest duży dla niewidomego, czy coś pada, to jest, się orientację gubi. A druga rzecz jest taka, że jak pada, jest zimno, jest brzydka pogoda, to ludzie uciekają, mało ludzi na ulicach jest i nie ma komu pomóc, nie? No dobra. Uwaga, uwaga. Mordeczki, chcę się wybrać w podróż dookoła świata. O nie! Jesteśmy zgubieni. Niestety, do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuję się z renty. Jak? Pomożecie? Proszę o wsparcie 5, 10, 20 zł, a uda nam się osiągnąć ten cel. Link do zrzutki jest pod filmikami w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam. Mordeczki, jakie ludzie są tępe. Kobita wysiadała z autobusu, na z Rynu jechała. I się pytam, czy mnie podprowadzi na tramwaj. Okej, podprowadzę. Ja mówię, coś nie tak, bo to nie jest tramwaj. I to tramwaje są. To nie jest tramwaj, a to ja nie wiem. Mówię, toś to autobusy miejskie. Ja mówię, ja na tramwaj potrzebuję. Ale tu nie ma takich rzeczy. No. I weź gadać z takimi ludźmi. Później się kierowca autobusów pytam, gdzie tramwaje, to w ogóle w innym miejscu. No i ktoś mnie tutaj podprowadził. Może mi się wydaje, że jadę tramwajem w Olsztynie. No, nie widzę, to nie wiem. To nie są tramwaje. W Olsztynie nie było tramwaju. Nie ma tramwaju. Poddaję się. Napiszcie w komentarzach, czy to tramwaj, czy autobus i czy w Olsztynie są tramwaje. O, jeszcze do Kęczyna dojechałem. Tramwaj. Drugi. No jak można takie głupoty opowiadać, że ja nie widzę, to nie wiem, czym jechałem. Może to były autobusy. Po czym sobie ktoś bierze taksówkę, bo mówi w Olsztynie, to tak, to trzeba, to się tak nie da dojechać, bo tu się miasta nie zna, ja jestem niewidomy, sobie radzę. Widzące sobie nie radzą, no. Teraz taka sytuacja w tramwaju. Mówię, przepraszam, po której stronie się drzwi otwierają w tramwaju? Bo nie wiedziałem, jak podjeżdża tramwaj, nie? Proszę pana, proszę pana. A ktoś mówi, ja pani, a nie, nie pan. A mówię, przepraszam, te wąsy mnie zmyliły. No, dobrze, mordeczki, idę sobie szukać swojego miejsca. Ja tu mam pecha. Pytam się, przepraszam. O, to jakaś pani podprowadziła kawałek. Później dalej idę. Mówi, że to już niedaleko. No i się pytam ludzi, to każdy kurna omija, omija. W końcu jak już facet, tu naprzeciw kompanii, ja nie widzę, nie wiem, w którym miejscu dokładnie jest. I mnie podprowadził tutaj. No i takie to są właśnie przygody, że ja się pytam ludzi, tak jak mówią mi, że ja nie widzę, to nie wiem, ale tu tramwaju na przykład nie ma, nie? Ja jeżdżę tu już ile, z 8 lat tramwajem, a ktoś mówi, że tu nie ma, nigdy nie było tramwaju. Może mi się wydawało, może to był autobus. No, i po czym sam ktoś bierze taksówkę, bo on nie wie, co w Olsztynie, gdzie, jak dojechać. Zobaczcie, samochodzik na chodniku. Idę sobie na ten, na dworzec. I to nie tramwaj, to autobus. O, właśnie! No, jadę na dworzec. Pamiętaj, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych nie ma pierwszeństwa. No, stoję sobie na dworcu, na autobus czekam. Dworzec przenieśli. No, dojechałem do domu, do Rynu. Się ciepło zrobiło, wiosna, ale powiem, że jakoś mnie coś sponiwierało dzisiaj, nie wiem.
przemęczony jestem, nie wiem o co chodzi. Coś kurma. Zatułem się garaletą jako. Nie, ale powiem coś, na żołądku mi usiadło, nie wiem. Czy z głodu, czy z czego. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie, mordy, obserwacji TikToka. Mojej rzutce, no i udostępniajcie i subskrybujcie kanał. Gdzieś tam ptaki, a ja idę jeszcze na pocztę, bo muszę dokumenty wysłać. I tak to się ma wszystko. Pozdro.